Mamy rok 2008. Messi, Henry, Eto, Xavi, Iniesta oraz Puyol. Nie jest to lista najlepszych obecnych piłkarzy. Jest to lista zawodników jednego klubu. Rewolucja. Tak można opisać FC Barcelony w 2008 roku. Jesteśmy 2 lata po triumfie Barcelony w Lidze Mistrzów, ale do tych czasów daleko. Rijkaard odchodzi. Barcelona w ostatnich 2 latach gra brzydką i nieskuteczną piłkę. Do klubu przychodzi Guardiola, trener rezerw Blaugrany. Wywala z klubów nietykalnych Ronaldinho oraz Deco. W tamtym czasie bliżej im dowodzi Raya niż do piłkarza. Odszedł talent Giovanni dos Santos oraz już lekko starszy Zambrotta. Barcelona potrzebuje zmian. Przychodzi Pinto, bramkarz dość solidny, nie narzeka na rolę rezerwowego. Gerard Piqué i Martin Caceres, obaj po 21 lat. Młode talenty i jak wtedy myślono przyszłość Barcelony na środku obrony. Po części mieli rację. Dani Alves, doświadczony, lecz wciąż młody, zawodnik Sevilli w zastępstwie za już wspomnianego Zambrotte. Seydou Keita, zawodnik solidny. Oraz Aleksandr Chleb, wielka gwiazda Arsenalu, ma przyjść brylować w środku pola Barcy. W klubie są tacy piłkarze jak Eto czy Henry, czołówka napastników w ostatniej dekadzie. Messi oraz Bojan, złote dzieci La Masii, według wielu przyszli najlepsi piłkarze na świecie. Jak wtedy lustrzane odbicia. Młodziutki Pedro i wprowadzony do składu Busquets. Środek pola to oczywiście duet Xavi i Iniesta, uzupełniany jeszcze przez Yaya Touré, Erika Vidal, Puyol, Piqué oraz Alves. Obecnie legendy klubu, lecz wtedy dwaj ostatni panowie nie kojarzeni jeszcze z Blaugraną. W ramce solidny, czasami zawodny, jednak piłkarz z czołówki na swojej pozycji, Hiszpan Victor Valdes. Na papierze jedna z najlepszych drużyn w historii futbolu. Ale jak było na boisku? Pierwsze mecze to kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Spokojny dwumecz 4-1 z Wisłą Kraków. Jednak to odpowiedź na zupełnie inny odcinek. Dwa pierwsze mecze ligowe. Numanika i Racing Santander. Kolejno porażka i remis. Mamy pierwsze słuchy o tym, że trener nie jest doświadczony i nie gotowy na Barcelonę. Następnie zamykają usta serią 22 ligowych spotkań bez porażki, w tym na przykład 6-1 z Atletico, wygrana w El Clasico z 2-0 oraz z Valencią i Sevillą, kolejno 3-4-0. Fantastyczna gra, jednak mamy 3 potknięcia w marcu oraz remis przed El Clasico i 5 meczy do końca, z Grand Derby włącznie. Real traci 4 punkty i zwycięstwo da im szansę na zwycięstwo w La Liga. Nastroje bojowe i nastawiamy się na wyrównany mecz. Real na początku strzela bramkę. Gonzalo Higuain daje prowadzenie królewskim, a mecz idzie po myśli zawodników Realu. Po 4 minutach strzela Henry na 1-1, a po kolejnych 2 Puyol daje prowadzenie Barcelonie. W 35 minucie dokłada bramkę Messi i połowa kończy się 3-1. Real 11 minut po rozpoczęciu ponownie gry strzela na 3-2 i mają nadzieję na dobry rezultat. Ale chyba wszyscy wiemy, co się stało dalej. Henry, Messi, Piqué. Barcelona niszczy Real na Bernabeu, a królewscy do końca rozgrywek nie wygrają żadnego meczu. Barcelona odpuściła już sobie La Liga i w ostatnich 4 kolejkach 2 razy zremisowała i 2 razy przegrała. Barcelona wygrywa La Liga z dość dużą już przewagą. Barcelona rozpoczyna od 2 meczów z Bendinor. Spokojne 2-0 i czeka ich Atletico. Znowu spokojne 2 zwycięstwa i 5-2 w 2 meczu. W ćwierćfinale derby Barcelony z Espaniolem. Pierwszy mecz kończy się remisem, a drugi na Camp Nou Barca wygrywa spokojnie 3-2. W półfinale Mallorca. Pierwszy mecz wygrywa Barca, w drugim remisują i są już w wielkim finale z Atletikiem. Faworyt meczu znany, a wypełnia się to, co wszyscy zapowiadali. Demolka 4-1 i mają już drugie trofeum.
Grupa to Sporting, Szachtar oraz Basel. Nie mówimy tutaj o tych meczach, bo to nie ma sensu. Spokojne pierwsze miejsce z jedną porażką. W 1/8 czekał na nich już Lyon, których poskromili w 2 meczu 6-3. Następnie same wielkie marki. Ćwierćfinał z Bayernem. Każdy zapowiada zażarte starcie, lecz i tak wygraną Barcy. 9. minuta Messi, 12. Eto'o. W 38. znów Messi, a na koniec pierwszej części spotkania 4. bramkę strzela Thierry Henry. Barcelona później na Allianz Arena remisuje 1-1 z Bayernem i zapewnia sobie półfinał. Pierwszy mecz na Camp Nou z Chelsea. Wszyscy spodziewali się zwycięstwa, lecz Chelsea daje radę zremisować z wielką Barceloną. Rewanż dużo ciekawszy. Stał się najbardziej kontrowersyjnym meczem w historii futbolu. Pełno było tych sytuacji. Ręka Piqué, MMA w wykonaniu w Alvesa, smulka Anelki, faule na Drogbie i słynny bieg Balaka za Tomem Henningiem Bovrebo, arbitrem tego spotkania. Ale mówmy o pięknie sportu. Chelsea zdobywa gola w 9. minucie. Cudowny gol Essiena i Chelsea ma awans w garści do końca meczu. Aż do 3. minuty doliczonego czasu gry. Barcelona w finale. Dużo było kontrowersji, lecz udało się. Tam czekały jednak obrońcy tytułu, czerwone diabły Sir Alexa Fergusona. United miało takich piłkarzy jak Anderson, Rooney, Giggs, Cristiano Ronaldo, Scholes, Vidic, Ferdinand, Evra czy Van der Sar. Ale to już historia. Stadion Olimpijski w Rzymie i tak jak 3 lata wcześniej. Pierwszego gola w finale dla Barcelony zdobywa niezawodny Samuel Eto'o. Barcelona prowadzi i są faworytami. United próbowało, stwarzało sobie nawet sytuację. 70. minuta, kapitalna wrzutka do Messiego. Nie wiadomo, jak do tego doskoczył i jak nieomylny Ferdinand go nie upilnował. Powstało mnóstwo memów z tą sytuacją, która dała 3. Puchar Europy w historii dla Barcelony. Już w 1. sezonie pracy Guardiola zdobył potrójną koronę. Przez następne 3 lata pracy Barcelona Guardioli zawsze dochodziła co najmniej do półfinału Champions League. W 2011 roku znowu wygrali Puchar Europy z Manchester United w finale. Barcelona rozpoczęła dominację w tej dekadzie na gruncie hiszpańskim z 3 przerwami na inne drużyny. Guardiola stworzył podwaliny pod genialny sezon 12-13 w wykonaniu Tito Villanowy oraz piękne czasy Enrique w Barcelonie.